W ubiegłym tygodniu w podpisano porozumienie pomiędzy miastem Wejcherowo a gminą Szemut o wsparciu finansowym boiska treningowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Koleczkowie na kwotę 100 tys. zł. Umowa obejmuje możliwość korzystania z wymienionego obiektu jednostce OSP Wejherowo w celach szkoleniowych i poprawy sprawności bojowej strażaków. Stronę reprezentowali prezydent Wecherowa, Krzysztof Hildebrandt i wójt gminy szemut Ryszard Kalkowski. Trzeba ja przyznać, że działanie samorządu musi polegać na współdziałaniu. Jest to bardzo istotne. Jeżeli samorządy mają się rozwijać, a często mają wspólne problemy, to ważne jest, żeby się uzupełniały nie tylko wiedzą, nie dzieliły się nie tylko doświadczeniem, ale i potrafiły podejmować wspólnego rodzaju różnego różne działania, które pomagają w temu wszystkiemu i między innymi dzisiaj podpisane porozumienie ma temu sprzyjać. Jest to porozumienie, które ma pokazać, że wysiłek gminy polegający na stworzeniu miejsca szkoleniowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych służy nie tylko gminie Szemud, ale podnosi kwalifikacje w całym powiecie. Między innymi służy też, ma służyć Ochotniczej Straży Pożarnej w Ejherowie, z czego my się bardzo cieszymy, bo takie współdziałanie pokazują, że nie wszyscy muszą to samo robić, ale wszyscy mogą współpracować, żeby uzyskiwać jak najwyższą jakość i to porozumienie jest tego przykładem. Przypomnijmy, obiekt został otwarty podczas trwającego w gminie Szemu Tygodnia Bezpieczeństwa. Z założenia boisko służyć ma jednostką OSP z całego powiatu. Ma też zachęcać przede wszystkim młodzież do wstępowania w szeregi młodzieżowych drużyn OSP. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych, w których partycypowali Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu. W pakiecie gmina otrzymała też niezbędny osprzęt treningowy. Bezpieczeństwo mieszkańców to jeden z podstawowych priorytetów polityki szemuckiego samorządu. Szczególną uwagę przywiązuje się na edukację najmłodszych, i temu m.in. służy organizowanie Tygodnia Bezpieczeństwa, który uczy dzieci, jak powinni zachowywać się piesi w ruchu drogowym, ale też inne ważne zagadnienia dotyczące różnych zagrożeń, a także zasady korzystania z numerów alarmowych. Najmłodsi zostali obdarowani odblaskowymi żółtymi kamizelkami.